Przedrewni bracia, prezbiterzy, diakoni, klerycy, czcigodne siostry zakonne, szanowni przedstawiciele władz świeckich, pani poseł, panie prezydencie, szanowni radni. Drogie siostry i drodzy bracia, czciciele miłosierdzia Bożego. Ksiądz prałat, kiedy na początku nas witał i wprowadził liturgię, przypomniał, że 30 lat temu rozpoczęła się historia tego kościoła, który z czasem stał się sanktuarium, a więc takim miejscem, gdzie miłosierdzie Boże i kult miłosierdzia Bożego promieniuje nie tylko na nasze miasto, na Toru, ale na całą naszą diecezję. Myślę, że wtedy to był zmysł proroczy, że właśnie takie wezwanie wybrano dla nowo powstającego Kościoła. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, z ustanowienia świętego Jana Pawła II obchodzimy dziś święto miłosierdzia. I w ten sposób wypełniły się słowa zapisane przez siostrę Faustynę, które powierzył jej Pan Jezus. Pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem miłosierdzia. A kapłani mają w dniu tym mówić duszą o tym wielkim i niezmienionym miłosierdziu. Dlaczego akurat ta niedziela i dlaczego to święto? W tę niedzielę kończymy oktawę Zmartwychwstania Pańskiego. Wydarzenie Zmartwychwstania przybliża nam prawdę o Bogu, który jest zawsze miłosierny. Dzisiaj w kolekcie, w oracji usłyszeliśmy. W tym czasie wierzący proszą o łaskę głębszego poznania. Jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni. Jak wielki jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni. Jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Męka Jezusa, dramat krzyża i zmartwychwstanie to wyraz Bożego miłosierdzia. Przecież pierwszą przyczyną tej historii była miłość Boga do człowieka i słabość człowieka, grzech człowieka. Bóg pokochał człowieka każdego, również grzesznego i tego, który odwraca się od Boga i ucieka przed nim. Boże miłosierdzie daje nadzieję, ale też przypomina o słowie. Przestrzega przed grzechem. W żadnej mierze miłosierdzie nie może usprawiedliwiać grzechu. Ale ma przed nim bronić. I o tym nieustannie musimy pamiętać. Grzech i zło jest czymś bardzo realnym. I zresztą całe przesłanie Bożego miłosierdzia pojawiło się właśnie w kontekście upadku człowieka, wielkich dramatów, które dotknęły człowieka. Tego wszystkiego, co się stało w XX wieku. Rewolucja, krwawa, straszna i wojny okrutne. I przeróżne prądy myślowe, ateistyczne, materialistyczne, takie, które próbowały Boga wypchnąć na margines życia, albo nawet sprawić, żeby przestał istnieć, albo przynajmniej, żeby ludzie przestali w niego wierzyć. To był straszny czas. Ale jesteśmy świadomi, że struktury grzechu, przed którymi ostrzegał święty Jan Paweł II, przetrwały i istnieją w XXI wieku. Z bólem stwierdzamy, że wciąż toczą się na świecie wojny. Człowiek potrafi gracić drugim człowiekiem. Ludzie giną w zamachach terrorystycznych. Nieustannie o tym słyszymy. To dramat tego czasu. Lekceważone, nawet wyświetlane są Boże przykazania. Świat ciągle jest spragniony pokoju. To prawda. Natomiast tam, gdzie ten względny pokój panuje, wielu szuka powodu, by go zburzyć, by w serca ludzi wprowadzić niepokój, by skłócić społeczeństwo. Życie współczesnego człowieka
Tragicznym znakiem współczesności jest również zamknięcie wiary. I o tym też trzeba mówić. Ucieczka, a nawet zwalczanie wiary. Niektórzy ludzie zaczynają wstydzić się swojego Stwórcy. Cicha czy głośna apostazja jest drogą do nikąd. My to wiemy. Boga łatwiej znajduje ten, kto go szuka. O ile wiemy, że wiara jest łaską, to szukanie Boga należy już do człowieka. Tomasz jest przykładem niedowiarka, ale takiego niedowiarka, który szukał Boga. A dziś spotykamy ludzi, którzy nie tylko Boga nie szukają, ale robią wszystko, co w ich mocy, żeby Boga uśmiercić. Brak wierności Bogu prowadzi również do braku wierności człowiekowi. Człowiek nie dotrzymuje słowa. Zapewne trudniej dotrzymać obietnicy, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Brak wierności Bogu powoduje, że człowiek nie chce podejmować decyzji, które będą dotyczyły całego życia. To dotyczy sakramentu małżeństwa, ale dotyczy też powołania do kapłaństwa, do życia. Można by bardzo długo wymieniać problemy, które nam towarzyszą i upadki człowieka. Ale my wiemy, czy nie chodzi o katalog grzechów, jakąś katastroficzną wizję zła. Jednak chodzi o realizm grzechów. Musimy być świadomi, że grzech istnieje, że zło istnieje i że nas atakuje. Nas. Każdego człowieka. Ale musimy pamiętać też o tym, że kiedy Bóg zostaje zepchnięty na dalszy plan, nasza zdolność rozeznawania naturalnego porządku, celu i dobra zaczyna słabnąć. Mówił o tym Ojciec Święty Benedykt XVI do młodzieży cywilnej. Kiedy Bóg zostaje zepchnięty na dalszy plan, społeczeństwo przestaje być solidarne. Ojczyzna staje się pustym słowem. Miłość nie wiadomo, co oznacza. Wolność zaczyna być bezwolną, a prawda kłamstwa. Wszystko można kupić i wszystko sprzedać. Świat straszny i okrutny. Jednak tego obrazu współczesności nie wolno widzieć tylko w kategoriach zła, bo to nie jest cała prawda, ani o świecie, ani o człowieku. I tu dotykamy Bożego miłosierdzia. Jest sporo znaków nadziei. Ludzie coraz częściej szukają prawdy, chcą pomagać, cenią miłość Bogu. Może nawet paradoksalnie jeszcze więcej niepokoju, zamętu, złośliwości, nienawiści, tym większe pragnienie dobra i tym więcej świata w Jezusa Chrystusa. Zdecydowany i odważny. Najważniejsze, o czym musimy pamiętać, to, że Bóg jest zawsze wierny i nigdy człowieka nie opuści. A czym więcej przeciwnic, tym Bóg staje bliżej człowieka. Tym bardziej pozwala się wyrażamy to w modlitwie eucharystycznej, w czwartej modlitwie eucharystycznej. A gdy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. W miłosierdziu swoim pospieszyłeś z pomocą wszystkim ludziom, aby Cię szukali i znaleźli. I ta historia powtarza się nieustannie w życiu narodów i w życiu konkretnych ludzi. Moi drodzy, starożytna legenda żydowska, zaczerpnięta z apokryficznej księgi żywotu Adama i Ewy, opowiada, że w czasie swojej ostatniej choroby Adam, już bardzo poważnym wieku, wysłał swojego syna Seta i Ewę do raju, by przynieśli mu stamtąd olej na miłosierdzie, którym mógłby zostać namaszczony i w ten sposób mógłby odzyskać zdrowie i jeszcze żyć. Modląc się i płacząc, szukali trzeba życia, aby zaczerpnąć oleju miłosierdzia.
aż wreszcie ukazał się archanioł Michał, oznajmiając, że nie otrzymają oleju z drzewa miłosierdzia i że Adam musi przyjść. Kiedy ta legenda dotarła do chrześcijan, chrześcijanie dopisali swój komentarz albo dalszą część tej legendy. W usta archanioła włożyli słowa do siebie. Archanioł miał powiedzieć, że po 5,5 tysiącach lat z tego wydarzenia przyjdzie pełen miłości Król, Chrystus, Syn Boży i że namaści olejem swego miłosierdzia wszystkich, którzy w Niego uwierzą. Wszystkich. Olej miłosierdzia będzie na wieki wieków dany tym, którzy odrodzą się z wody i Ducha Świętego. Wówczas Syn Boga bogaty, miłość Chrystus stąpi w głąb ziemi i poprowadzi Twego Ojca do raju, do drzewa miłosierdzia. W tych słowach uwidacznia się dręka każdego człowieka wobec losu, który został mu przypisany, a który nierozerwalnie łączy się z chorobą, bólem, cierpieniem, śmiercią. Ale w tym opisie widzimy też wielkość Bożego miłosierdzia. Otrzymaliśmy lekarstwo na życie wieczne. To jest miłosierdzie Boże. Miłosierdzie Boże, które jest nam dostępne, każdemu jest dostępne, na różne sposoby. Ale, jak już powiedziałem na początku, nie jesteśmy realistami. I wiemy, że towarzyszy nam niedowierzanie. Bóg bogaty w miłosierdzie i zawsze miłosiernie zrobił wszystko, by wybawić nas od złego. Ale napotyka przeszkodę, a właściwie jedną przeszkodę. Stworzył człowieka wolnym i człowiek może wybierać. Tą przeszkodą są decyzje człowieka. Szansa jest po stronie każdego z nas, ale jest to przeszkoda, ale i kolejny przejaw miłosierdzia. Bóg tak kocha człowieka, że daje prawo wyboru aż nawet do odrzucenia miłosierdzia. Przestrzega przed złem grzechem. Zapewnia o miłości własne, daje znaki, przemawia, prosi, wysyła swoich posłanników. A człowiek potrafi być upartym w swojej grzeszności i przywiązaniu do zła. Ale Bóg jest cierpliwy, miłosierny i cierpliwy. Przekonaliśmy się dzisiaj o tym, kiedy słuchaliśmy perykopy ewangelicznej. Bóg jest bardzo cierpliwy. Kiedy Tomasz usłyszał świadectwo wszystkich apostołów, innych apostołów, swoich przyjaciół, po ludzku wydaje się, że nie ma już potężniejszego świadectwa. A on powiedział, nie uwierzy, dopóki nie zobaczę i nie włożę ręki w domu jego. Tomasz, którego nie było za apostołami, wieczerników, wtedy pośród apostołów pojawił się Chrystus, nie dowierzył. Jednak w jego niedowiarstwie nie było nie do wątpliwości Bożej miłosierdzia, ale w to, że jego mistrz i nauczyciel umarł. Dopiero spotkany ze zmartwychwstałym doprowadził do pełnej wiary. Moi drodzy, kiedy Tomasz dotknął ramy Pana Jezusa, dotknął istotę miłosierdzia i powiedział, Pan mój i Bóg mój. Oto odpowiedź Tomasza na takie właśnie spotkanie ze Zbawicielem. Moi drodzy, żegnałem kiedyś w szpitalu znajomego kapłana starszego. I kiedy próbowałem z nim nawiązać kontakt, to szybko się zorientowałem, że Jezus już bliski przejścia na tamten świat. Nie wiem, czy słyszał słowa, które do niego wypowiadał, ale nagle wzniósł oczy ku niebu, w górę. Uśmiechnął się i powiedział, Pan mój i Bóg mój. Trzy razy powtórzył, Pan mój i Bóg mój. Nie pamiętał słów, nie wypowiadał żadnych zdań. Pamiętał tylko jedno zdanie. Pan mój i Bóg mój. Byłem wówczas wzruszony, że jestem obok człowieka, który
dla Tomasza, żeby włożyć rękę do Boga Jego. Takie spotkanie jest możliwe dla każdego. Doświadczenie Bożego Miłosierdzia, dotknięcie Jezusa Chrystusa w Jego ranach jest możliwe. Sakrament pokuty i pojednania pozwala na takie spotkanie. Człowiek, przenosząc do konfesjonału, zbawiasz swoich grzechów, słabości, zła, którego dokonał, słyszy formułę rozgrzeszenia, piękną formułę. Bóg, Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swego Syna i ze sobą Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. Ja proszę o Twoje grzechy, na Ojca i Syna i Ducha Świętego, idź w pokoju. To jest dotknięcie Bożego Miłosierdzia. A kiedy w czasie mszy pobożnie w niej uczestniczymy i chcemy przyjąć Pana Jezusa do swojego serca i kapłan, kiedy podnosi Pana Jezusa Eucharystycznego, to mówimy: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. To jest spotkanie z Jezusem Miłosiernym. A nawet kiedy ktoś nie może przyjmować Eucharystii, nie może uzyskać rozgrzeszenia, to kiedy się modli przed Jezusem Chrystusem i prosi o pomoc. Ze smutnym głęboko przekonamy, że Bóg go też dotyka swojego uświadcia i przyjmie i pozwala mu włożyć rękę do pomocy pełnego miłości. Sprzed tego boku Chrystusa z Jego ran na dłoniach i stopach wypłynęła krew miłości. Miłości właśnie do nas. Nie bądź więc niedowiarkiem, lecz wierzącym. To są też słowa do nas, do każdego z nas. Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Kto mnie umie? Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Zapamiętajmy słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Dlatego dzisiaj, patrząc na wizerunek Pana Jezusa